No, to chcę Wam pokazać, jak to wygląda przed remontem. Jak widzicie, nic tu nie ma. A, to jest vlog o remoncie? Nie. Vlog jest o tym, że wyjeżdżamy do Jastrzębia i chcemy Wam pokazać, jak to będzie wyglądać. Tak, i musimy się właśnie spakować, bo niedługo musimy wychodzić. Tak, także tutaj nie będzie zbyt wiele nagrywane, tylko sam fakt, że jesteśmy. Tak, tak. Więc... no. O, dzień dobry. Stoimy właśnie na przystanku. Jest godzina. Siedzimy, dobrze. Bo to brzmi, jakbyśmy na dachu byli, a dach jest pusty. I teraz tak, mamy dojazd ogólnie do Jastrzębia i taki, że najpierw jedziemy autobusem, a potem jedziemy PKS-em. PKS-em dawno nie jechałem. W sumie ostatni raz, jak jechaliśmy na kamień, chyba jechaliśmy PKS-em. Tak. Tak. Nie, no, mi się zawsze PKS-y źle kojarzą, bo ja mam ogólnie chorobę lokomocyjną. Ale teraz już trochę inaczej to funkcjonuje niż właśnie... dawne PKS-y, nie? Tak. Kiedyś to było tak, że czułaś, że jedziesz. Tak. To może to teraz będą takie krótkie ujęcia. Jezu! I jeszcze jak będziemy przed PKS-em, to mam znajdziemy w ogóle przystanek na PKS-a, bo nie jesteśmy pewni, bo to, gdzie się znajduje. To jest gdzieś w Gdyni Głównej. Ja mniej więcej domyślam się, gdzie może to być, ale czy jest to prawda, to nie wiem. Nie byliśmy tutaj. A no tak, nagrywasz. Nie, no jesteśmy już prawie na miejscu. A czy jesteśmy na miejscu? Tak, tam jest przystanek. Znaczy nie mamy tutaj wakacji, ale mamy przystanek, od razu jak wysiedliśmy tak naprawdę. Gdynia Główna. No tu tak mieszkamy, w sensie to nie jest, nie mieszkamy w centrum, mieszkamy na wsi. No w sumie tak. No. Mieszkamy dość daleko od centrum. No z pół godziny. No. No dobra, to następny raz coś Wam nagramy, jak będziemy już w PKS-ie, a mamy gdzieś tak niecałe pół godziny. Mhm. O. Tu macie sąd, jakbyście chcieli na kogoś podkablować. Tu macie właśnie dworzec główny. A tam dalej, o, McDonald's, czyli miejsce, do którego nie chodzę, bo nie lubię. Chociaż dobra, kanapkę z jajkiem mają dobrą. No, a w Jastrzębiej Górze będziemy się kababami odżywiać. Tak, czyli zdrowo. No dobra, to tyle. No nie, błagam. No. Przepraszam, powinnam zakryć też nos, ale się cała zaparuje do okularów. No dobra, nieważne. No. Macie kochanie? Nie. No, to żeśmy wysiedli. Wysiedliśmy trochę szybciej, to kurde, z tymi przystankami jest dosyć dziwnie. Właśnie, ale to tam wiecie, Jastrzębia Góra to nie jest duża miejscowość, więc sobie poradzimy jakoś. Tutaj. Lisi Jar. Tak, to jest ten przystanek Lisi Jar, gdzie mamy taki wąwóz. To zresztą trochę to widać. Widzisz? Tak, widziałam. To na chwilę się rozłączamy. Tak, bo będziemy szukać tego miejsca. No. To jesteśmy. Tak, jesteśmy. W ogóle już się chwilę musieliśmy trochę oczywiście podenerwować, jak wyszliśmy z PKS-u, bo już na wszelki wypadek wyszliśmy na pierwszym możliwym przystanku w Jastrzębiej, no i wtedy mieliśmy trochę większy kawał do przebycia, a nasze telefony zaczęły wariować tak, po prostu. Wiecie. Mój się rozładował zupełnie, tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy je nawet ładować, a tego nie robimy. Dobra, to zaraz jak robimy. Się... Robimy? Ładuję twój telefon. To dobrze, ej, mogłeś swój ładować. Twój lepiej, ale mój jeszcze działa jakoś. No dobra, niech będzie. Ale no... W końcu się udało, że tak powiem, tak. No pół godziny nam gdzieś to zajęło, aby dotrzeć, ale już na szczęście jesteśmy zadowoleni bardzo. Bo ja się czuję, jakbyśmy tę kuchnię praktycznie na wyłączność tam mieli. Tak, pokażemy wam potem, jak ta kuchnia wygląda, może potem jak przyjdziemy. I mamy fajny kibelek i naprawdę wszystko jest bardzo ładnie, jest nawet ładniej niż się spodziewałam, że będzie. Może pokażę wam, jak to będzie jak to wygląda. Więc tak, tutaj mamy pokój. Tutaj będą odprawiane egzorcyzmy. To jest TV. O, ja kibel pokażę ogółem. Ja... Proszę, nie, dobra, tutaj... No, i tak to wygląda. Tak.
Ej, a kuchnię pokażemy za chwilę, jak będziemy coś w niej jeść. Pewnie najpewniej będziemy, jak już coś na rano, sobie jakąś drożdżówę kupować, czy coś w ten deseń. No, pewnie ja tak. Ja nawet nie wiem, czy ta kuchnia, do kawy ewentualnie. Do kawy, no. Do kawy. Ale nie, ogólnie jesteśmy zadowoleni, fajnie jest. I mamy telewizor! I pójdziemy za chwilę coś zjeść i nie wiem, idziemy na tę promenadę światowida. Czyli ogólnie widzicie, nasze wakacje mogą wyglądać w ten sposób, że będziemy po prostu leżeć 3 dni w łóżku i oglądać telewizję. Tak, po to właśnie przeciętny Polak przyjeżdża. No dobra, pora coś pozwiedzać. I co, idziemy? Znaczy dopiero co wyszliśmy, więc tak, nie ma co. Trzeba pozwiedzać i zjeść coś, ale jeszcze jest taka kwestia, że musimy się zastanowić, gdzie chcemy iść. Myśmy coś mówili. Mamy dosyć mały procent niestety nadal na telefonie, bo też nie chcieliśmy, wiecie, nie wiadomo ile czekać. Ja, bo to by ale to... czekaj, może to gdzieś w tę stronę miało być. W tę stronę jakoś. Bo chcemy iść na promenadę. Promenadę światowida. To, no i tak wynika, że jak tędy pójdziemy, to będzie dobrze. Także reszta materiału jak już tam dojdziemy. Jeśli. I tak mamy wtedy wejść. No, to się okazało, że prosta droga nas dzieli od centrum. A już chcieliśmy iść w przeciwnym kierunku. A czy ty chciałaś? Dobra, no. Przepraszam. Teraz musimy się zastanowić, co by tutaj zjeść. O Jezu. A tam w tle jest morze. Bo no. U nas w Gdyni nie ma morza. Dobra. O, fontanna. Możemy wejść. Tutaj mamy takie łapacze snów. Jest. Takie różne śmieszne rzeczy. To są śmieszne. Aha. Właśnie, meme chciała, nie? Jakąś pamiątkę, magnes z Jastrzębiej Góry. Ale to tak jak mówiłem, można kupić w poniedziałek, jak będzie. Magnesy 10 zł. Aha. Wzorki kaszubskie. Nie, ten indyjski był dosyć drogi moim zdaniem. Nie wiem, czy patrzałeś na ceny? Ja patrzałam. Nie, ja właśnie nie patrzałem w ogóle na ceny, wiesz? A, ty jesteś tylko mało. Tak sobie popatrzę jeszcze, co tutaj... Jakby ktoś się pytał, tak wyglądają kaszubskie znaki. Bo zawsze lubię w takich miejscach butlegi. Typu halo, koty i tak dalej. No. Więc tu jest, to zaraz jak się przejdziemy, to ten. Tu na przykład jest jeden butleg. Chociaż nie wiem, czy to... Chyba można to butlegiem nazwać. Pingwiny z Jastrzębiej Góry. Wygrałeś? Patrzcie, możecie iść i do fryzjera, i z internetu skorzystać. Znaczy, jest kawiarenka internetowa. A, w ten sposób. Czyli już nie jest śmieszne. Już nie. No, fajne. Poszliśmy oczywiście na kebaba. No tak, no. Siak. Mamy numerek 27. Yeah. No, i będziemy przy niej jeść. Fajne winyle. Jest zajebisty kebab, więc zobaczymy. Kurde, z kitem nie przyszliśmy, a koty, psy, rybki, papugi i inne mile widziane. Kit byłby zachwycony. Taki kaba. Oh. Ale wydasz eksport, jak zjesz. No, będzie dobry. Ja jeszcze nie dostałem, ale zaraz dostanę. Oceń. Nie, było spoko. No, tak, chciałam coś jeszcze powiedzieć. Pójdziemy do Olo Marketu, znaczy nie, no do Polo Marketu. A zaraz obok jest Olo Market. Tak.
pójdziemy sobie kupić wodę i pójdziemy chyba na plażę i jeszcze się przejdziemy tą drugą częścią tej promenady. W sumie to chyba tą właściwą promenadą. Tak, bo myśmy zboczyli jakoś. Zboczyliśmy, jak zawsze w życiu. Dobrze. No dobra, jesteśmy już na plaży, byliśmy tam. Chyba, jakoś tak. Ale było zejście. Ach. Nie wiem, rozbijamy dwa, czy jedno? W sensie jeden ręcznik, czy dwa bierzemy? No weźmy dwa wtedy. No, to żeśmy dotarli na plażę. Tak, jest w ogóle dużo ludzi. Znaczy nie spodziewaliśmy. No. Znaczy nie spodziewaliśmy się, że aż tyle osób już się będzie kąpać. A widzisz... A jest całkiem. No nic, ale to pewnie nie pierwszy, nie ostatni raz, jak tu jesteśmy. No, fajnie jest. Póki co bardzo nam się podoba, nie? Ja się tam używam. Dasz wody trochę? Tak, pewnie. Spoko. No. Pewnie będzie okropnie nas widać, o właśnie. No nic, no to nie będziemy do was długo gadać, bo widać nas okropnie, tak jak myślałam. Odwróciliśmy się specjalnie od słońca. I co? I kupiliśmy sobie zestaw, kupiliśmy sobie wodę i piwo bezalkoholowe. Tutaj troszkę to nie jest... sobie posiedzimy. O, czekaj, trzeba pokazać. Kurwa. To jest... Lokowanie ten... produkty, płacą nam za to oczywiście. Tak, tak. Płacą nas w pi... Znaczy ja nie wiem, nie piłam za dużo zwarki raczej, takich zerówek. Ogólnie rzadko. Znaczy, może nie rzadko zerówki, ale tak, nie aż tak często. Mhm. Ale my akurat mieliśmy ochotę, bo ty wspominałeś o piwie, czy mieliśmy tak, 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 piwo. Tak, tak. Ej, w ogóle powiem wam, szliśmy i mają tutaj super szkołę, pewnie to podstawówka, nie? I po prostu mają z podstawówki widok na morze. No, jeszcze a to się aż człowiek nie może... Posąg, jeszcze tam był taki posąg w ogóle drewniany, takiej jakiejś baby z Kaszub i to też było takie... Baby z Kaszub? A nie, ale widziałeś ja wiem takie... o co chodzi, wiem. Ale nie, to fajnie, powiem fajnie. Ci, że aż kurde ciężko się skupić, nie? Zwłaszcza jak masz taką wakacyjną porę. No. Już masz parę dni do... czy tam parę tygodni do końca szkoły. No. Tak jak teraz. Więc nieźle, nieźle tu mają. No i co, no teraz tak naprawdę co wam mamy pokazać? Zobaczymy, potem jeszcze się tą promenadą przejdziemy, tylko teraz trzeba wszystko wypić tak jakby, aby tak. było mniej donoszenia. Tak. O, tam pan z tym idzie. To jest taki typowy ten, to są takie typowe rzeczy plażowe, nie? Tak. Że... Strasznie drogie są zazwyczaj, nie? Tak. Znaczy strasznie, no też nie chcę januszyć, no ale są drogie dosyć. No są. No dobra, a my póki co to się z wami żegnamy. Jak to zwykle bywa w takich miejscach, trzeba kupić jakieś pamiątki. Tak. W każdym sklepie praktycznie takie same, choć nie do końca. Więc teraz haul. Haul. Tak. Więc to, tak. To, co się od razu rzuca w oczy, największy zakup. Myśleliśmy nad foką, nad tak. tą klasyczną foką, którą można kupić nad morzem, taką zabawką. Tak. Ale powiedziałeś, że rakiet ci się bardziej podoba i jest fajny w dotyku. I jest różowy. I jest różowy. I w sumie spoko. I tyle. Ej, w ogóle jest też na przyczepkę tutaj taki. Aha. Ale wątpię, że będziemy z tego korzystać. Po prostu będzie leżał wśród naszych misiów wszystkich, a mamy ich trochę. No, tu ma tylko dziurkę niestety, ale fajniejszego nie było spośród. Był taki w ogóle zdeformowany, no, dziwny. No, taki krzywy, takie wiecie, coś takiego, że tak był wręcz. Gdybyśmy kupili zdeformowanego, nazwałbym go... No. I tak bym na niego mówił. No, śmieszne. O, mają trochę oczki zaklejone, chyba? Folią może, no, co? Jakoś tak. Czekaj, dobra, mam kawałek folii. A, już nie mam. Mam tutaj, czekaj, to położę. Dobra, tu nasz ręcznik z plaży, bo chwilę sobie właśnie siedzieliśmy, jak widzieliście. Mhm. I tutaj tak. Tutaj dwie takie pamiątki dla mamełę i babełę, dla twojej babełę, dla mojej mamełę. Mhm. Nie wiem, czy będziecie widzieć, tutaj jest takie napisy. Widać wszystko bardzo dobrze. A, no i bardzo słodkie uznaliśmy. Śmieszne foczki, jak nie mamy zabawki foki, to chociaż na reszcie pamiątek będą foki. I tutaj też, czyli magnesy właśnie z fokami. Jeden dla nas, drugi dla mamełę.
twoje mamy tym razem. Tak. Tak, i Jaszczębia Góra, aby było jakiś znak, że to stamtąd, bo wiecie, jak kupimy po prostu Magdę z kotwiczką, no to tak nie bardzo wiadomo skąd. To rodzice moi będą mogli sobie zawiesić, no, widzieć, że to z Jastrzębiej. Tak. Ale w sumie zastanawialiśmy się, czy kupić sobie ten sam magnes, czy inny, ale kupiliśmy ten sam. Bo ty miałaś fetysz wąsów, żeby one były proste, no, tak średnio wyszło. Tak? Ale... Nie jest tak źle. A nie, w sumie... Były niektóre takie całkiem... Ja ostatnio patrzę na takie szczegóły, jak coś kupujemy jednak, bo łapałam się często na tym, że wiecie, brałam jedną rzecz, niby wszystkie są takie same, a potem widzisz w domu, dostrzegasz, że coś tam jednak mogłeś trochę lepszy wybrać, nie? No. Lepszy model. To było creepy. O, dzień dobry. O, właśnie. Właśnie. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Tak, trochę podładowaliśmy aparat. Wyspaliśmy się pół godziny. Tak. Zastanawialiśmy się, czy iść na plażę jeszcze raz, ale może jutro. A dzisiaj sobie jeszcze połazimy po mieście. Oczywiście jestem zajebisty, bo zapomniałem szczoteczek, więc trzeba je kupić. Tak, musimy kupić. No nie wiem, zobaczymy, czy jedną szczoteczkę, czy będziemy dzielić jedną. Pastę do zębów. Żel do mycia ciała. Pepsi, nie wiem. Wodę jeszcze. No i coś tam jeszcze na śniadanie, czy coś, zobaczymy. Ja. No i jeszcze połazimy sobie po tych, po tej części ulicy, gdzie jeszcze nie byliśmy. Tak. No, to ponagrywam sobie ludzi, bo jesteśmy tutaj na promenadzie. Coś ale jeszcze... bez cenzurowania twarzy. Może a zobacz, tak. Zobacz lepiej tutaj, dokładnie teraz wygląda. No. Tutaj tak. Fajne. No. A myślę, że jak jest jeszcze późniejsza godzina, to jest jeszcze ładniej, bo właśnie wczoraj oglądałam kamery na Jastrzębiej Górze i to było gdzieś koło godziny 20 i było super. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcie. Musimy sobie w ogóle więcej zdjęć zrobić. No, ale nie wiem właśnie, czy dzisiaj, no może najfajniej jest, jak słońce już w ogóle zachodzi, nie? To może na przykład jutro się wybierzemy wieczorem na plażę. No. Jeszcze później niż dzisiaj, bo dzisiaj jest teraz dopiero coś tak 18-19. Ogólnie byliśmy w Polomarkecie, ruch jak skurwesyn. Ej, ale wiecie co, no strasznie tam było, ludzie w ogóle się pchają na siebie. Ja tak. Nie wiem. I nawet nie chodzi o to, że był tłum, no bo co, w Biedronce też czasem są tłumy, tak, nie? Ale po prostu, że zero jakiegoś pomyślunku głębszego. No. Ale pokażemy wam nasze dary. Tak, ale to potem w domu. Tak, a póki co nie wiem, pewnie pójdziemy coś zjeść, jeszcze nie wiemy co. No nie jutro, wiem, zobaczymy. Jutro dzisiaj jest na bogato i jutro będzie trochę biedniej, bo... Tak, ale dobra. Pokażemy wam to potem. Tak, tu jest, są wody z zakupami. Tu też. Tu też. I tyle mam do powiedzenia na razie. A tu mamy właśnie światowida, czyli Boga o czterech twarzach. Czekaj, ma cztery twarze? Ma. Aha. A zobacz, dalej są też takie, jak to nazwać? Rzeźby posągi. Drewniane? Rzeźby drewniane. Takie typowo kaszubskie. Jak jesteście na Kaszubach, to bardzo dużo rzeźb jest właśnie tego typu. I też taka ławeczka. Z rybą, tak? Tak, ryba. Fajne. Ciekawe, nie? No. Koszub z rybą. Witumę. Ej, też ja nie jestem pewna, bo jest o z kreską w jedną i w drugą chyba stronę, tak, nie? Tak. Niestety aż tak dobrze nie umiemy kaszubskiego, czyli tak jak ogromna większość kaszubów, tylko wiecie, jakieś tam słówka plata i aby tak tylko brzmiało, że tak żeby powiem. To mądrze brzmiało. A gramatyka, no to tam jest tu mamy rybaka. Dosłownie garstka. Dobre. Nie wiem, bo w drugą stronę też się szło. Aha. Nie wiem, czy tam są takie fajne posągi. A to jest fajnie, chłodno, nie? Tutaj Do uzdrzenia. Jakoś tak. Też znowu rybska. O.
Nie, bo liczyłem, że tu będą też jacyś słowiańscy bogowie, ale nie. Jest jeden na początku. To mamy panią, która wypatruje lepszego losu dla Polski. Ogólnie widzę, dlatego że to są stoi. Dosyć nowe rzeźby. 2018. Tak, na przykład 2018. Tamten poprzedni chyba też. 2017 był chyba ten światowy. Tamte poprzednie rzeźby były też podczas drugiego. Aha, tam no pleneru, to... więc chyba też były 2017. Okej. Okay. Antoni Abraham. No my w Gdyni też mamy Antoniego Abrahama, trochę innego. Szkoda, że jej dziadek Konona. Dziadek mój. Nie, no Boże, bo... nie. Ej, czy to jest ostatnia rzeźba? Możliwe, już Wincy nie było stać. Nie, ale fajne, fajne to jest. Fajne. Ej, bo nie czytałam o tym nigdzie, a szukałam informacji, co można zobaczyć, a o tych rzeźbach nie widziałam. Mi się wydaje, że te strony są takie trochę mało aktualizowane. To z tego, co się orientuję, jest remus. No. Ten remus, którego też macie w Wejherowie. No tak. Bar remus. A poznałem, bo ma książki. Nie, jest taki bar. No tak, jest, jest. I to nie jest od rzymskiego Remusa, tego od Romulusa. Nie, 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 to jest coś innego. Znaczy oni może sami nie wiedzą, od czego to jest. No dobra. Jest jeszcze jakaś ławeczka tam, ale nie wiem, czy jest jakaś specjalna. Sprawdźmy. Chyba, że ktoś nas podsiądzie, to wtedy nie. Dobra, to jest chyba taka sama, wiesz? Tak. Dobra, trochę się różni. No, to macie takie ości tutaj i rybę głowy. Czyli wulgarnie. Ratujcie mnie, ratujcie mnie. No, tak sobie. Nie no, może. Myślisz? Nie, myślę, że tak. Tylko nie chcę też, wiesz, osób dobra, trzecich nie, uchwycić. Dobra, to było, bo to myślałam, że lepiej wygląda. Nie, znaczy... Nie. To jest tak, dalsza część bootlegów. Nie wiem, czy to miał być Donkey Kong czy ktoś, ale... Ale jest dziwne. Jest dziwne, a tam mamy przepitą myszkę Mikę. Coś jeszcze? Coś pominąłem? Nic nie widzę takiego, ale no ciekawe, ciekawe. A, jeszcze tutaj. I tutaj, obok. Ciekawe, nie, w ogóle nikogo mi nie przypomina to. Jak będą znaczy ja po prostu wiem, że w takich miejscach jest multum bootlegów i chciałam je pokazać wszystkie, które napotkam, więc jeszcze pewnie będą. Tak, teraz mamy obiad na kolację. Tak, to myśmy sobie wybrali pulpety, przy czym ty masz ziemniokami, a ja mam frytki. Tak, ogólnie bar jest takiej sobie jakości, widać po niektórych rzeczach, ale my lubimy tanio i tak sobie. Właśnie, więc, jest spoko. Więc wydamy eksport potem. Tak. I co powiesz? Było bardzo dobre, nawet za dużo jak dla ciebie, bo się ze mną podzieliłaś. Tak. Pulpetem jednym. No ja ogólnie byłam chyba jeszcze po tej bóle z kebaba zapchana, nie? Nie wiem. Ale było dobre, no. Ale wiecie, też jest dzisiaj bardzo ciepło i pić nam się chciało, to też aż się tak dużo nie chce jeść, ale naprawdę ten obiad dla mnie mógł być dwa razy mniejszy. Koniec, jeśli chodzi o jedzenie. Tak. No nic, jeszcze sobie pochodzimy trochę, zobaczymy. Tak. Nie wiem, czy jeszcze coś będziemy nagrywać. Zobaczymy. Zobaczymy, może w domu, bo jeszcze mieliśmy zrobić a w domu, tego, co kupiliśmy. Tak, bo to jest niezwykłe. Jutro będzie trochę bardziej na biedno, bo mamy kupione rzeczy, które chcemy zjeść na śniadanie i kolację, ale nadal pozostaje kwestia obiadu. Nie, w sumie na obiad są też pewne rzeczy. No, ale... To... Jakie rzeczy na obiad? Chińskie? No nie, to na kolację, sorry. To też na kolację chińskie, a, dobra. Dobrze. I zobaczymy, czy będzie jednolity vlog, czy może podzielimy go na poszczególne dni. Myślę, że raczej pewnie podzielimy, bo już myślę, że dużo wyszło materiału. Jak widzicie, Polo Market ma godnego przeciwnika, a my właśnie tam idziemy. Tak. Albo jednak nie. Okej. Okay. To na zakończenie dzisiejszego vloga pokażemy wam, co kupiliśmy na dzień jutrzejszy. I to nie jest tylko w tej siatce ogólnie.
Tak. A czy po pierwsze pokaż, po pierwsze twoja bluza. A, no tak. Bo biednyś zapomniał, więc no. Musieliśmy ci kupić jakąś. A dobrze. To akurat jest na dzisiaj. Mhm. Zimniutki kozel kupiłem w puszce, bo nie wiem, czy jest otwierasz. Kupiliśmy go z ciekawego sklepu, jakim jest Skorpion. Skorpion, bo jak Skorpion. Widzieliście, Olo Market nas zawiódł. Tak. Tutaj mamy Ziaja, Baltic Home Spa. No, najtańszy żel do mycia, jaki znaleźliśmy po prostu. O to nie pytajcie. W sensie. Mamy oblężenie mrówek w domu i było przy okazji, kupiliśmy sobie. W sensie nie tu, tylko u nas w domu, tak? Tak, tak, tak. Tak. Taka pamiątka z wakacji. Jeszcze z tej torbie, nie? A no tak, dobra, to teraz ty poczynamy. Teraz zmiana. Tak, pamiątka. Kupiliśmy jedną szczoteczkę na dwie osoby. Tak, bo ktoś bardzo... powie, że to obreśne? Nie. Tak, takie sobie. Potem ją będę używać do czyszczenia. Ciekawe. Jak na wszelki wypadek. Znaczy, na pewno by nam dali papier, ale my jesteśmy tacy, że my się wstydzimy i wolimy swoje po prostu już dać. Tak. Nawet najtańsze, czyli szary papier. O, mamy goferki na rano, bo lubimy coś słodkiego na rano, a naprawdę nie było dużego wyboru w Polo Markecie. Słabo było i to oblężenie tam straszne to było. Mamy bułeczki. Trzy bułki. Tutaj trzy. Mamy dodatek do szczoteczki. Dodaty? No tak, tak. Sam szczoteczką tutaj trochę mamy, trudno. Rosół na kurze. Bardzo rzadko jemy, no ale jakoś tak na szybko, wiecie. Co tam? Ej, kasa nam się aż wysypała. I ostatnia rzecz, czyli do bułek. Takie filety śledziowe w sosie grzybowym z kurkami. I to jest bardzo dobre. I mamy tam właśnie kuchnię niby dzieloną na kilka osób, ale w sumie to tam tak. Nikt z nich chyba nie korzysta. W następnym vlogu pokażemy wam kuchnię pewnie. Tak, i położymy sobie to do lodówki. A póki co, cóż, telewizorek, trzeba pooglądać śmieszne rzeczy i do spania. Tak. Tak.